Może dziczyzna jakaś mnie nie dopadnie. Ja bym tam zjechał na sam dół tego kanionku. Mruga nagrywa. Jedna osoba mi kiedyś napisała pod postem zapytanie, na ilu biegach bez gazu pociągnie MRF. No jak widać, TTR-ka na równym ciągnie na piątce nawet bez gazu. Teraz jest piąteczka i jest w miarę tutaj równo, nie jest z górki. Ciągnie, nie zgaśnie, damy czwóreczkę. Normalnie się zapierdala na od jedynki do piątki na równym pociągnie, nie? Bez gazowania. MRF, no to jest, mogę powiedzieć, no ciągnie tak jedynka, dwójka, no i czasem na trójeczce, to zależy jakie jest powietrze, jak jest zimno. Jak jest zimno, bez problemu, jak jest gorąco, to ma trochę ciężej. Potrafi tak ćknąć i zgasnąć. No wiadomo, no jak jest zimniejsze powietrze, wtedy motor ma więcej mocy, nie? W zimie ma się więcej mocy niż w lecie, w motorze. MRF ma trochę gorzej, bo ten silnik ogólnie ma słaby dół, nie ukrywajmy. Ale za to, jeśli mówiąc o agresywności motoru, no to nie ukrywajmy, MRF 170 jest dwukrotnie bardziej agresywny niż TTR-ka, nie? Bardziej, jak się da gaz, to tak bardziej szarpie, nie? Szarpie. Jest dwukrotnie bardziej agresywny, a TTR-ka znowu tak łagodnie oddaje moc i... No i tyle, no. Czemu jeżdżę tylko TTR-ką? A mianowicie, no jeżdżę TTR-ką, no bo... No nie ukrywajmy, lubię tym sprzętem jeździć. No tym, powiem tak, TTR-ką czy Yamaha DT125 to mogłem jeździć cały dzień non stop, cały dzień po prostu zapierdzielać, nie nudziło mi się, naprawdę przyjemna jazda. No, MRF-em ze względu tylko i wyłącznie na to odpalanie, no nie ukrywajmy, ze względu tylko na to odpalanie i na ten słaby dół, tak mi się troszeczkę enduro ciężko tym motorem jeździ. Jest to do zrobienia, ale trzeba mieć na to pieniądze, żeby ogólnie potestować coś, nie? TTR-ką jeżdżę, bo jest o wiele cichsza, uszy nie bolą mnie i ogólnie tutaj ludzi na wsi, bo wszyscy się drą, że za głośno te motory chodzą. Mam zamiar ją przyciszyć. Nie wiem, może zacznę robić te live'y, zrobimy jakieś składki, możecie napisać w komentarzu, czy byście chcieli jakieś live'y ode mnie. To bymy porobili jakieś składki, jakiś wydech bym kupił na testy, czy coś. No, no nie ukrywajmy, no nie jestem w stanie wszystkiego sobie tam kupywać, mogę tak powiedzieć, nie? Jakbyście mi tam coś pomogli, no to zawsze bym dla was potestował różne tam, różne ogólnie podzespoły do takiego MRF-a. Pojedziemy sobie tutaj. I poskładałbym takiego pitbike'a, no, z dekompresatorem, ze wszystkim, taki silniczek. Taki silniczek, żeby ogólnie łatwo się go odpalało, żeby był w miarę mocny dół. No i właśnie, no jakbym chciał tego składać, no to ja na jakimś markowym zawieszeniu, ale nie chińskim, bo na razie na rynku, nie ukrywajmy, to wszystko te Fast Ace'y, kurde, Engi czy coś, to wszystko to takie zawieszenie jest, no. Fast Ace, no to na przykład zawieszenie to jest chińskie, no nie ukrywajmy. Robi robotę.
jakby ktoś jeździł większym crossem, no tak jak ja jeździłem dawniej, to ma tam porównanie, no że no nie wybiera to tak jak powinno, nie? Wybiera dziury, da się poskakać, ale no, no nie jest jeszcze to, co powinno być, tak wam powiem. Jakieś zeswapowałoby się zawieszenie z 80-ki, Z80, Z85 albo od RM-ki, albo od Hondy. No i wtedy by to jeździło, nie? Ale to wszystko przede mną, nie ma zbytnio co do przodu myśleć, no. Główkę ramy też bym przespawał ewentualnie, zmieniłbym kąt. Musiałbym tylko pomierzyć, jak jest tam w wycefie, to ewentualnie w jakiejś 80 albo 65 KTM-ie, jaki jest kąt główki ramy. Zerżnęłoby się, jak to mówią. Od markowego. No i by się to pospawało tak, żeby jak się wejdzie w zakręt, da się gazu, żeby pitbike sam prostował, nie? Wtedy jest naprawdę, nie ukrywajmy, wtedy jest. Przewaga, nie? Mam nadzieję, że porówki już wyzbierali. Tędy nie jechałem, nie pamiętam jak to było. Wyższe obroty. Jedziemy sobie na dół. Trochę będzie ryzykownie, no ale trudno. Dawno tu nie byłem, więc może dziczyzna jakaś mnie nie dopadnie. Ja bym tam zjechał na sam dół do tego kanionku. Przejechalibym błotem, chociaż nie mam ubrań, ale jedziemy, no co? Enduro, no. To jest TTR, no to. Ktoś tu już drzewo targał? Kurde mele. Tak trochę niebezpiecznie. Może jakoś się uda zjechać. Pełno tam piasku. Piasko od pierona. Tu mogę wyjechać. Czekaj, bym przejechał na drugą stronę. To dojadę drugą stroną. Dojedziemy. TTR się trochę przygrzała. Twardo jest. Jedziemy. Jedziemy tym piaskiem. Zobaczymy jak tam jest. O! O kurde, ale mnie sklepało, jasny pieron. Tu woda szła. Jasny pieron do komarów. Ale tu woda szła, jasny pieron. Kurde, wchodzę w ziemię. Chodzi koło ziemię.
lepiej zapobiegać, niż żebym się zakopał w takiej kotlinie, bo kto mnie potem stąd wyciągnie. Czekaj, zgasimy chwileczkę. Zgasimy chwileczkę. Cały spodnie uwalam. Mogę sobie chociaż buty krosowe wziąć. Nie, tu wszędzie jest przejezdny. Muszę tutaj pit bike ridera wziąć, bo dawno my nie jeździli takimi szlakami. Może wydrę do góry. Będzie trochę może suszej teraz, bo nie padało dawno. To powinienem wydrzeć delikatnie tym kanionkiem. Tu trochę gałązek jest, no ale to trudno. Trochę się poderwie na koło, tam trochę się zrzuci. Dojedziemy. TTR-ka jest. No takim enduro, no mówię wam, no. Mocny dół to podstawa. 170, no mocny dół i łatwe odpalanie. To jest podstawa. Jedyneczka. Pełno gałęzi. Widzicie, no celowo nie gazuję, żeby nie było coś takiego, że koło mi po prostu obróci. Że koło mi obróci, a potem nagle chyci i motor wyrzuci w powietrze. Dlatego też tak staram się manewrować tym gazem. Przylało mi, za bardzo poderwałem. Elegancja. Powiedzieć ciekawego. Na razie wracamy. Pojedziemy na podjazdy takie. Co ja wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć tyle, że jakby ktoś miał GoPro 5 albo 6, 7, nie polecam kupywania w sensie osłonek tych na ekran plastikowy. To takie, no, można powiedzieć plastikowe te osłonki na ekran, na szybkę i na wyświetlacz. I kurde, no niestety zacząłem wam mówić o tych kurde osłonkach na ekran, no i tu wyskoczył mi error karty SIM. Nie, czasami nie ukrywajmy, jest to wkurzające w tej GoPro, no wiesza się, no nie ukrywajmy.
to stara, stara, no stara. Czasami się zawiesi jędza francowata i jest problem mianowicie taki, że jak nie zauważycie tego, jak tego nie zauważycie, możecie stracić nagranie, kurde. Ciekawe jakieś. No. A mnie pogryzły komary, jasny pier. Kurde, siedzę już tu 5 minut, normalnie co chwilę ta kamera odpierdziela. Nie wiem, co jej się kurwa stało. Sorki za przekleństwo, ale się wkurzyłem. Nie mam już siły. Jedziemy, bo się zaraz zatknie znowu. Dobra, jadę kamerkę odwieźć do domu. Jakby ktoś się zastanawiał nad zakupem GoPro 7, odradzam, jest to takie kurwa gówno, że szkoda gadać. 3, 2, 1, go!